Czy wy to widzicie? Powróciła zima, prawdziwa śnieżna zima. Może niezbyt mroźna, ale naprawdę przepięknie śnieżna. Już odpaliłem światła, ponieważ zwolna robi się ciemno. To jest jeden z moich ulubionych lasów, po których się włóczę. Tutaj w promieniu ładnych kilku kilometrów nie ma żadnej cywilizacji. Tam gdzieś biegną jedynie tory, zresztą słychać właśnie w tle przejeżdżający pociąg. Ponadto jest tutaj cisza, spokój. Zobaczcie to niebo. Tutaj w ogóle całe otoczenie. Tam nieopodal przed chwilą byłem odwiedzić taki paśnik, przy którym można spotkać nawet zwierzęta. Właśnie, od razu rada. Słuchajcie, jak się zrobi chłodniej, naprawdę warto sobie nałożyć tego typu komin na twarz, na usta, tak żeby oddychając blokować ten taki bezpośredni przepływ chłodnego powietrza. To uchroni nasze na pewno gardło przed różnymi kłopotami i pozwoli naprawdę w rewelacyjnej kondycji rzucać się nawet w tak spontaniczne szaleństwa, jak chociażby to teraz, bo kiedy zobaczyłem za oknem ten śnieg, po prostu rzuciłem wszystko, wszystkie obowiązki. Tam ludzie teraz czekają na mailach, na messengerach i innych takich. Wybaczcie, ale zima, las i takie oblicze natury dla mnie zawsze jest na pierwszym miejscu. Kiedy tylko oczywiście mogę sobie na to pozwolić, wsiadam na rower i mnie nie ma. Po prostu to jest moja przestrzeń, to jest mój świat. A teraz już naciągam na twarz z powrotem swój komin, wsiadam na rower. Co prawda nie wziąłem ze sobą selfie sticka, więc będzie to taka kombinowana jazda z nagrywaniem, ale coś tam się uda. Zobaczcie, dzięki temu, że jest gruba opona, ja mogę sobie pozwolić nawet jechać zupełnie przez las. Widzicie, tu jest zarośnięte, żadnych ścieżek. Po prostu przejeżdżam sobie po tej ściółce leśnej, jakbym jechał po ścieżce rowerowej. Oczywiście z jedną ręką robi się to nieco trudniej, tym bardziej będąc niewiele ponad miesiąc czasu po operacji kręgosłupa. O, tu mamy dopiero jakąś leśną drogę, nie chcemy jej, jedziemy w las. Właśnie po to są tworzone tego typu rowery z wielkimi, szerokimi oponami, żeby móc sobie pozwolić na jazdę w ciężkim terenie. Ja teraz chociaż jeszcze mocno nie szaleję, ale już powoli się rozwijam, ponieważ wysiłek potrzebny do tego, żeby pohasać sobie po lesie w ten sposób, przekłada się momentalnie na moją formę, na tych takich wyprawowych dążeniach. Czyli kiedy zawieszam sakwy, ja momentalnie wtedy mam predyspozycję ku temu, żeby uciągnąć te sakwy i jeszcze przebijać się właśnie też przez różne wymagające tereny. No jak widzicie, sobie tutaj jakieś troszkę bagniste tereny, a to jakaś trawka, a to jakieś jeżyny, a to jakieś mokradła. Całe szczęście jest troszkę mrozu. O, zahaczyłem o jakieś krzaki, ale to jest do ogarnięcia. I dzięki temu, że jest ten chłodek, to też te wszystkie bajorka leśne są do przejechania, bo to jest wszystko dosyć ładnie się trzyma. O, tutaj będzie takie luźniejsze, widzę. O, czuję nawet, nie tylko widzę, ale też czuję. Wolałem się podeprzeć, ponieważ jadąc jedną ręką łatwiej, kierując jedną ręką łatwiej jest o upadek, a tam było błotko, na którym już tylne koło robiło mi numery w miejscu. O, tu mamy następne. W momencie, kiedy trzymam kierownicę dwoma rękoma, taki teren to jest dla mnie czysta przyjemność na tym rowerze. Choćby było naprawdę potężne błoto, póki koła się chcą kręcić, to warto się z tym mierzyć, bo to jest właśnie cały smaczek tego typu pasji. Zobaczcie, tu już można się zakopać. Po bokach, gdybym wjechał, to cała opona się w to schowa. Nie będę sobie brudził, bo bym wam pokazał. I właśnie tak można poszaleć po okolicznych lasach. A później, po tego typu codziennych treningach,
zawieszamy sakwy, wsiadamy na rower i ruszamy ku naprawdę potężnym, wspaniałym, wymarzonym celom. Jaki jest mój cel najbliższy? Niebawem się przekonacie. Zamierzam wyruszyć na tę wyprawę wraz z synem. Tak naprawdę on powinien być tu ze mną, ale no chłopak jeszcze nie wrócił ze szkoły, także trzeba mu to wybaczyć. Natomiast każdego dnia, kiedy tylko będę mógł go wyrwać wieczorem na rower, on będzie wsiadał na mój drugi rower i będziemy trenować wspólnie. I właśnie to jest najlepsza droga ku temu, żeby się dobrze przygotować. Właśnie trzeba jeździć po tego typu terenach, nie unikać trudności, nie unikać złej pogody, chociaż to jest akurat dobra pogoda w moim odczuciu. Tylko w każdy czas, choćby padało, jechać, bo wtedy się nauczymy jazdy w deszczu. Nie zaskoczy nas to już na docelowej wyprawie. Serdecznie Was pozdrawiam z jednego z moich ulubionych lasów. Cześć!